Witajcie. Nie jest to dla mnie łatwy czas, ale wróciłem już do regularnej pracy w Parlamencie Europejskim. W takich momentach człowiek zaczyna rozmyślać o priorytetach, o długości życia, o wszystkim tym, na co wcześniej nie było czasu. Ale to chyba normalne. Moja mama była przez wiele lat w podobnym pędzie, jako dyrektor rybnickiego Tygla. I żyła podobnie, napędzana energią ludzi i swoich współpracowników. I wiem, wydaje mi się, że wiem, że chciałaby, abym dalej robił swoje. Bez względu na wszystko. Tutaj w Brukseli, w regionie, wszędzie. I tak będzie. Ten ogień nie zgaśnie. To mogę wam obiecać. Tym bardziej, że za tydzień rusza kolejna sesja plenarna w Strasburgu, a za 3 tygodnie kolejna. Bardzo intensywny październik przed nami. Ten tydzień upłynął mi nad ważnymi głosowaniami w komisji ITRE. Wraz z kolegami i koleżankami przyjęliśmy m.in. aktualizację regulacji transeuropejskiej sieci energii, nad którą będziemy głosować niebawem na sesji plenarnej. Było też bardzo medialnie. Jak wiecie, z zapałem komentuję bieżącą politykę na Twitterze. Ale tym razem było o nieco trudniejszym temacie. Wraz z pozostałymi zaproszonymi do debaty europarlamentarzystami i przedstawicielami instytucji unijnych rozmawialiśmy o dostępie obywateli do równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją. Zastanawialiśmy się, jak zapewnić takim rzecznikom praw obywatela niezależność od władzy. Zgodziliśmy się też wspólnie, że narzędzia, które tacy rzecznicy ombudsmani posiadają, czyli narzędzia prawa, są często niewystarczające, zwłaszcza w państwach, w których jest problem z przestrzeganiem podstawowych zasad praworządności. A co do samej niedyskryminacji, tutaj potrzeba edukacji i tolerancji. Niby niewiele, ale bardzo trudne do osiągnięcia, jak często obserwujemy w życiu. No i duży wywiad dla portalu Interia o przyszłości Unii Europejskiej i o miejscu Polski we wspólnocie. W przyszłym tygodniu zjeżdżam więc do Strasburga na posiedzenie parlamentu. Będziemy debatować nad bardzo istotnymi tematami, jak relacje unijno-amerykańskie, sytuacja na Białorusi, czy o prawach kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. Ten ostatni temat jest dla mnie bardzo ważny. Zanim jednak zwrócę się do was już z siedziby parlamentu z Francji, przede mną jak zawsze weekend w regionie. Bruksela i Strasburg to jedno, ale o swoim hajmacie nie zapominam. Rozmowa z niezłomnymi liderkami polskiej polityki, senatorkami, posłankami, radnymi, samorządowcami. O ich drodze do stanowisk, o ich zawodowych doświadczeniach i doświadczeniach politycznych. Czyli jednym słowem Śląski Kongres Kobiet, który odbędzie się w piątek w Mikołowie, a w sobotę w Tychach. W sobotę właśnie będę gościem panelu pod tytułem Jestem feministą. Zapraszam was serdecznie do Tychów. Wcześniej z kolei będę jeszcze w Warszawie, gdzie biorę udział w posiedzeniu Sejmu. Trzeba trzymać rękę na pulsie także w sprawach politycznych. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia niebawem.